Dzień dobry, nazywam się Smolej Patryk, jestem product managerem w firmie Timak Agro do spraw warzyw. Znajdujemy się aktualnie w Chełmiczkach, okolicy Kruszwicy, na polach u pana Bartka. Mamy 10 maja, jak widać cebula za nami w idealnej kondycji, bardzo zdrowy szczypior. Aktualnie mamy przyrost główki, intensywnie tworzy nam tą główkę, w związku z tym potrzebujemy kompleksowego odżywiania. Ale zacznijmy od początku. Co tutaj zrobiliśmy jako Timak, aby uzyskać tak wysokiej jakości cebulę? A mianowicie nawożenie granulowe, podkorzeń, NPS, azot, fosfor w formie chronionej, który nie obstecia się zarówno z jonami gliny oraz żelaza w niskim pH, a w wysokim pH z jonami wapnia. Co nam to daje? A mianowicie, że cały fosfor, który podajemy, jest dostępny dla rośliny i pobierany. Dodatkowo uzupełniamy oczywiście o siarkę, uzupełniamy oczywiście o wysokoreaktywny węglan wapnia oraz bor. Dodatkowo mamy już od samego początku ukorzenienie. Jeżeli o ukorzenieniu mówimy, oprócz granulowanego poszły również preparaty dolicno-doglebowe, a mianowicie w formulacji płynnej, czyli Fertiactyl Starter w ilości 6 litrów na hektar. Co nam daje Fertiactyl Starter? A mianowicie większą powierzchnię systemu korzeniowego, czyli większą siłę ssącą składników pokarmowych oraz wody. Zawiera również antystresant, który powoduje nam, że te rośliny utrzymujemy w dobrej kondycji do samego zbioru i po prostu nie są nam groźne stresy biotyczne, abiotyczne, wysoka temperatura, braki opadów. Redukujemy po prostu maksymalnie ten stres, który występuje u roślin. Następnie, co było jeszcze dalej podawane? A mianowicie przy każdym zabiegu fungicydowym dodawany jest 1 litr C-Active Vitala. Jest to nasz kompleks mikro oraz makroelementów z dodatkiem aminokwasów. Wszystko opiera się oczywiście o biostymulację. Dodatkowo wprowadzamy również stymulator transportu, który idealnie reaguje nam z każdym możliwym dostępnym na rynku fungicydem. Dzięki czemu fungicyd jest transportowany możliwie szybko w liściu do miejsca infekcji i maksymalnie szybko ta infekcja jest leczona. Jak widać, ten szczypior jest w idealnej kondycji, nawet końcówki szczypiorów nie są zasuszone. Jest to między innymi zasługa tego, że działa tutaj biostymulacja, działa nam tutaj po prostu antystresant, który został tutaj zastosowany. Obecnie przygotowujemy się do podania boru w postaci C-Active Gold, czyli bor wraz z molibdenem, a także podanie C-Active Elite, czyli wapno, bor, druga dawka, a także azot, które są tutaj niezbędne, oraz potas. Potas wspólnie z wapniem tworzą nam masę tej główki, która teraz bardzo, bardzo tego potrzebuje. Ostatnim preparatem, który tutaj będziemy stosować, będzie to C-Active Tonic, a mianowicie miedź. Miedź, która jest podstawą w tworzeniu dobrej i zdrowej łuski. I co? Oczekujemy wysokich plonów, jeżeli chodzi o cebulę zimową, podobnie w cebulach wiosennych. Jeżeli chcą Państwo współpracować z nami w zakresie nawożenia, odżywiania roślin, zapraszam serdecznie do kontaktu. Nasi doradcy z pewnością zaopiekują się Państwa polami, aby po prostu plantację możliwie najlepiej odżywić oraz nawieść. Dziękuję bardzo za uwagę.